Złamania w ortopedii to codzienność. W zależności od grupy wiekowej, jakości kości, rodzaju urazu, te złamania też są bardzo różne. Na szczęście dzięki naszym zachodnim kolegom, którzy pozbierali informacje z bardzo wielu złamań, podobnych złamań, poklasyfikowali je, pokazali mechanizmy i pokazali jakby wyniki leczenia i operacyjnego i nieoperacyjnego, możemy podejmować decyzje co do tego, jaki sposób leczenia dla danego złamania jest najlepszy. W obrębie barku oczywiście łamią się najczęściej obojczyki i kość ramienna, tak zwany koniec bliższy kości ramiennej. Dużo rzadziej łamie się łopatka, ale też się zdarza. A w obrębie złamań obojczyków jest to taki temat, który teoretycznie jest opisany i gremium europejskie chirurgii barku ustaliło dawno wytyczne, w jaki sposób powinno się postępować, ale wielu ortopedów dalej jakby gdzieś, nie wiem, przyciśniętych wiadomościami z wczesnej młodości, stara się dosyć zachowawczo podchodzić do leczenia obojczyków, bądź nie wiem, boi się ich operować, albo ich po prostu operować nie lubi. W każdym razie w obrębie obojczyka złamania z ugięciem większym niż 25 stopni, złamania ze skróceniem centymetr i więcej, niektórzy twierdzą, że więcej niż 2 centymetry, ale ustalenie jest centymetr, złamania z rozejściem zupełnie końców w odpowiednich grupach wiekowych, czyli raczej u młodych dorosłych i u dorosłych, są to złamania, które raczej powinniśmy operować i które mają wskazania do leczenia operacyjnego. Tych metod operacyjnych ze spalania obojczyka jest bardzo wiele, implantów jest bardzo wiele. Jeżeli postępujemy zgodnie ze sztuką i to złamanie jest w miarę wcześnie zaopatrzone, to pierwsze co odtwarzamy, to odtwarzamy długość i kształt obojczyka, bądź coś, co jest jak najbardziej zbliżone do pierwotnego kształtu obojczyka, bo tych obojczyków jest dużo więcej niż sobie jesteśmy w stanie wyobrazić. Chodzi o to utrzymanie tego dyszla w odpowiedniej pozycji, utrzymanie barku. Takie ma znaczenie obojczyk. Pomijam, że on ma też znaczenie ochronne do struktur, które się znajdują pod nim, po lewej stronie trochę więcej, po prawej trochę mniej. To są takie struktury, które są ważne dla nas, które powodują na przykład dobre funkcjonowanie przedramienia i ręki, które nam mówią, nie nastawiaj na zamknięto, czyli nieoperacyjnie tych obojczyków, nie wciskaj ich tam na chama, bo możesz przeciąć nerw promieniowy, co wielokrotnie widziałem, doprowadzając do dysfunkcji ręki. Po leczeniu operacyjnym obojczyka, jeżeli zastosuje się odpowiednią płytę stabilizowaną kątowo, to właściwie jesteśmy pacjenta w stanie puścić do normalnego funkcjonowania dzień, dwa dni po operacji. To już nie jest operacja, która ani chirurgowi, ani pacjentowi powinna sens powiek spędzać. Gorzej jest trochę z kością ramienną. Kość ramienna jest otoczona większą ilością tkanek, dużo się do niej przyczepia i przy złamaniach końca bliższego kości ramiennej obok kości zawsze trzeba pamiętać o tkankach miękkich. I to jest coś, o czym, nie wiem, w lokalizacji typu kość promieniowa wszyscy wiedzą, że tutaj przy kości promieniowej w 50% dochodzi do uszkodzenia więzadła księżycowato-łódeczkowatego itd., itd. I na to trzeba zwrócić uwagę. Przy barku wszyscy patrzą na kość. Czy ustawiona, czy nie ustawiona, aby dobrze zostawiamy albo leczymy operacyjnie. Ludzie nie pamiętają o uszkodzeniach mięśni. I w momencie, kiedy mamy do czynienia z takim złamaniem i to złamanie nawet nie jest jakieś nadzwyczajnie przemieszczone, ja zawsze wykonuję jakąś dodatkową diagnostykę, przynajmniej badanie USG, żeby ocenić, czy nie doszło do uszkodzenia stożka rotatorów. Złamania przemieszczone, prosta sprawa, to na to też są tabelki, pokazane jest dokładnie, konkretnie, kiedy najlepiej jest operować. Operacje można przeprowadzać w różny sposób, z dojścia anatomicznego, z mini dojść, w zależności od typu złamania. Ogólnie znowu naszym zadaniem jest przywrócenie anatomii, przyczepienie i tu w barku, w odróżnieniu do innych lokalizacji. Bardzo często wszystkie te implanty mają takie specjalne dziurki na granicy, tak jak i protezy mają specjalne dziurki, do których możemy przyszywać tkanki miękkie, przyszywać mięśnie. I bardzo często jest tak, że nawet jak mamy ten koniec bliższy, no mówiąc tak obrazowo, zmasakrowany, musimy się podpierać przeszczepami kostnymi, ustawiać to mniej więcej anatomicznie, to płyta, którą przykładamy, jest przykręcona do trzonu i trzyma się na trzonie, a tkanki miękkie przyczepione do tej płyty na górze stabilizują dodatkowo całe te fragmenty.
Więc jeżeli by rozmawiać o operacjach kości ramiennej, to znaczy złamań kości ramiennej, to po wykonaniu diagnostyki powinniśmy podejmować najlepszą możliwą decyzję, bo znowu, jeżeli zoperujemy komuś i ustabilizujemy koniec bliższy kości ramiennej, praktycznie od razu mogę go puścić, na ile będzie w stanie, ponieważ to jest cięższa dla pacjenta operacja, w sensie bardziej odczuwalna jest, bo i ten uraz też jest bardziej odczuwalny dla pacjenta, czyli te ograniczenia są większe, dużo mniejsze są przy obojczyku, ale też możemy go puścić przy odpowiednim stanie kości i tkanek do funkcjonowania. W przeciwnym przypadku 6 tygodni unieruchomienia, wszystko się zalewa pianką montażową, ogranicza się zakres ruchu i potem powrót do takiego zdrowia nie zawsze jest, do takiego zdrowia, jakiego by oczekiwała dana osoba, nie zawsze jest możliwy.